Na cmentarzu katedralnym w Łomży odbył się uroczysty pochówek Romka Lęczewskiego. W 1943 roku miał 7 lat, był synem Marii i Karola Lęczewskich, mieszkających w Leńcach, niedaleko Białegostoku, w dużym, wielopokoleniowym domu. Romek Lęczewski biegł na pole do pracujących tam rodziców, by uprzedzić ich o zbliżającym się wojsku. Nie zdążył jednak, ponieważ został postrzelony przez jednego z żandarmów w głowę. Śmierć chłopca związana była bezpośrednio z obławą niemiecką wymierzoną w ukrywających się u Lęczewskich członków konspiracji akowskiej. Wieś była też miejscem stacjonowania żołnierzy uderzeniowych batalionów kadrowych. Jak podają źródła IPN, prawdopodobna obława niemiecka była wynikiem rozpracowywania środowiska udzielającego w lipcu 1943 roku schronienia polskim partyzantom. Mszy pogrzebowej w Łomży przewodniczył ksiądz infuat dr Jan Sołowianiuk. W asyście kapelana wojskowego, komandora podporucznika księdza Bolesława Leszczyńskiego, księdza Tomasza Trzaski z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz księdza Aleksandra Dobrońskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Kozińcach. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na pogrzebie obecna była rodzina Romka, brat Tadeusz Lęczewski, bratanek Andrzej Lęczewski z rodziną i Marek Lęczewski z rodziną oraz bratanice. Obecna była również Ewa Szlaszyńska z ojcem Jackiem Cybulskim, którzy przez długie, powojenne lata zachowywali pamięć o znajdującej się na ich posesji mogile chłopca i 2 lata temu skontaktowali się z Instytutem Pamięci Narodowej w celu ekshumacji szczątków i oddania chłopcu należnej czci. Grób już Romka był u nas na podwórku, na posesji moich rodziców, więc to była nasza codzienność, że pielęgnowaliśmy go, dbaliśmy o to. Dziadkowie, rodzice przekazywali nam tą historię, że właśnie Niemcy postrzelili Romka i takiego z oznakami życia zakopali w tej jamie na kartofle. Natomiast on biegł ostrzec rodziców przed nadjeżdżającymi Niemcami. Taką informację my mamy, te informacje się potwierdziły. Więc dzisiaj razem chyba będziemy świętować to, że on już nie musi się martwić. I dalej też ja mam takiego 5-letniego syna, on w dniu dzisiejszym bardzo chętnie wraca do wręczania not identyfikacyjnych, na których byłam osobiście też. I naprawdę 5 lat ma chłopiec i on ogląda ten moment wręczania tej noty Romka z takimi emocjami dorosłego człowieka. Nie małego dziecka, tylko dorosłego człowieka. Myślę, że on też będzie to pamiętał, bo i podczas ekshumacji też był tam na miejscu. Przypomnijmy, we wrześniu 2020 roku Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN podczas prac poszukiwawczych odnalazło szczątki chłopca, który w 1943 roku został postrzelony przez Niemców i żywcem zakopany w dole po ziemniakach. Rok temu, 4 listopada, prezes IPN, dr Karol Nawrocki oraz pracownicy białostockiego oddziału IPN złożyli w Leńcach kwiaty w miejscu ekshumacji Romualda Lęczewskiego. Podjęliśmy prace ekshumacyjne. W ich trakcie okazało się, że ten teren pierwotnie wyznaczony, wskazany nam jako miejsce pochówku, nie był miejscem pochówku Romka, tam spoczywały szczątki innego dziecka. Musieliśmy więc zmienić założenia pracy na ten czas i udało nam się ostatecznie odnaleźć te szczątki 3 metry od tego miejsca upamiętnienia. Następnie antropolog dokonał kolosalnej pracy, bardzo szczegółowej, dzięki której udało się te ostatnie chwile Romka zweryfikować i opisać. Teraz, po 79 latach, oddano hołd chłopcu, który chciał tylko ostrzec najbliższych o nadjeżdżającym wojsku niemieckim. Małemu, bezbronnemu chłopcu, który został zamordowany przez niemieckich żandarmów, barbarzyńców, nie dość, że został zamordowany, to jeszcze został poddany mękom, bo długo umierał. Instytut Pamięci Narodowej nie zapomni o ofiarach II wojny światowej, nie zapomni o Romku Lęczewskim, chłopcu, który zginął w tragicznych okolicznościach z miłości do swojej rodziny, z poszukiwania bezpieczeństwa, z miłości do Polski, bo był wychowany w duchu patriotycznym. To moment dla mnie, jako dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
podwójnie smutny, bo jestem ojcem i znam uczucia rodziców do dzieci. Ktoś, kto morduje niewinne, bezbronne dzieci, jest tylko barbarzyńcą. 7 lipca 2020 roku Instytut Pamięci Narodowej uzyskał w związku z planowanymi pracami poszukiwawczymi decyzję wojewody podlaskiego, która otworzyła drogę do działań, ale również zawierała wskazane miejsce powtórnego pochówku Romualda Lęczewskiego. Zgodnie z wolą rodziny był to cmentarz w Łomży, na którym spoczywają jego rodzice Maria i Karol. Wydana w ślad za tym decyzja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z 19 sierpnia 2020 roku umożliwiła już bezpośrednio realizację prac archeologicznych i ekshumacyjnych na terenie prywatnej posesji znajdującej się w miejscowości Leńce na terenie prywatnym państwa Cybulskich. Historyczna chwila, dzisiaj w Łomży na cmentarzu chowamy szczątki godnie z honorami wojskowymi, chociaż dziecko chłopca lat 7 zabitego przez Niemców w 1943 roku, którego szczątki po bardzo wielu latach udało się odnaleźć, przebadać, zidentyfikować i godnie, tak jak trzeba, po polsku pochować. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi szeroko zakrojone działania poszukiwawcze w całym kraju, także tutaj na ziemi łomżyńskiej, żeby odnaleźć szczątki tych, po których nie miał pozostać żaden ślad. Szczątki ofiar zbrodni niemieckich, sowieckich, komunistycznych. Robimy wszystko, żeby tak się stało, a to proces długi, żmudny, na pewno nie na jedno pokolenie. W sierpniu 2021 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się konferencja identyfikacyjna, w której wzięli udział krewni Romualda Lęczewskiego i wtedy odebrali notę identyfikacyjną. Organizatorem uroczystości pogrzebowych w Łomży był Instytut Pamięci Narodowej, a asystę honorową pełnił 18. Łomżyński Pułk Logistyczny.